cieszy się niezmiernie. Podobno idą do nas burze, ale my się tym nie martwimy, dlatego że pan mnie uspokoił, że jeszcze żadnego skoku ratowniczego nie miał. W takim wypadku lecimy, nie ma żadnego problemu. Kurs szybowcowy trwa około 2 tygodni, ale to w zależności od tego, jak ktoś sobie radzi, czasem jest o wiele dłuższy, nawet 2 razy dłuższy. Szkolimy w lipcu i w sierpniu. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14 rok życia do, powiedzmy, ograniczeniem jest waga 90 kg. Prawda, cena tego kursu do licencji szybowcowej SPL nie jest taka niska, bo około my jakby pobieramy 5,5 tysiąca złotych, więc może nie każdego stać. Ale mamy drugą ofertę dla osób, które chciałyby po prostu mieć taką przygodę z lataniem. I kurs, który jest w cenie 1500 zł, to jest zapoznawczy kurs szybowcowy. Obejmuje loty po kręgu z instruktorem, nauka pilotażu, szkolenie przedlotowe i 10, to jest 10 lotów po kręgu z instruktorem, jak powiedziałam. Jeżeli się komuś spodoba, to liczymy, że z tego kursu przyjdzie na ten dłuższy. Będzie miał czas, żeby po prostu przemyśleć to finansowo. Pierwszy mój lot był z awaryjnym wyczepieniem, bo coś z wyciągarką się stało. To awaryjnie wylądowaliśmy, to przeciążenie w dół było fajne. Mi się podobało. No i potem już normalnie pan Leszek mi dał sterować. No i się lata. Planuję zrobić licencję na szybowiec, a potem myślę, że na studia lotnicze do Warszawy jako pilot komercyjny. Teraz wychodzimy na prostą do lądowania, proszę bardzo. Widać na wprost, ja zgłoszę. Puchacz, prosta do 09. To jest kierunek pasa, zgłaszam. Podchodzimy, proszę. Wrażenia były absolutnie świetne, zupełnie inaczej niż zwykłym samolotem, dlatego że po pierwsze nie ma tego szumu, jest absolutny spokój tam na górze, naprawdę mogę każdemu polecić taki lot. No, oczywiście było perfekcyjnie wszystko wykonane, to naturalnie zasługa pilota, z którym leciałem. Ja traktuję każdy lot, każdy jeden lot, a mam już gdzieś tam sporo tysięcy łącznie ze szkoleniowymi i swoimi, każdy lot traktuję jako nowy lot. Nie, już to co było, to już jestem świetny, mistrz i tak dalej. Nie, każdy lot i staram się doprowadzić pilotaż do perfekcji. Czyli lot po prostej ma być lotem po prostej, a nie przemieszczaniem szybowca w którymś kierunku. Jak być może niektórzy sobie tak pozwalają. Nie, dla mnie jest to stawianie sobie jak najwyższych wymagań jakościowych, i tego samego wymagam i tego samego uczę uczniów. Powiem tyle, że absolutnie żadnego lęku wysokości tam na górze nie ma. Świat wygląda jak mapa widziana z góry, jak Google Maps. A oprócz tego jedyny moment, taki trochę bardziej emocjonujący, to moment wypinania liny, w którym jak dowiedziałem się, samo ciążenie trochę spada i mamy chwilę cofnięcia, ale jednak dalej jest wszystko bardzo gładko, bardzo spokojnie. Samolądowanie było dużo przyjemniejsze niż w wielu komercyjnych liniach lotniczych, także nic, tylko polecamy.